Siema koledzy za Starters, mam dla was poradnik o ciężkim w Space Marine 2. Ciężki to klasa, którą pomimo powierzchownej prostoty grało mi się najciężej od początku prawie do maksymalnego poziomu. Mówię prostoty, bo wydaje się, że przecież wystarczy tylko skierować swoje masywne, żelazne narzędzie do wyrównywania szans w ogólnym kierunku przeciwników, a ci wyparują. I po części tak jest, jeżeli tylko uda nam się zająć dogodną pozycję do ostrzału, gdzie chmara zenowskich szczurów nie będzie gryzła nas w tyłek, a nasi kompanii nie będą non-stop wchodzić nam w celownik. Trochę się pomęczyłem, szukając najskuteczniejszych stylów gry, bo większość tego, co zobaczycie, będzie na najwyższym poziomie trudności, gdzie grałem z losowymi graczami, którzy nie zawsze chcieli współpracować. Jeden z tych stylów zawdzięczam komentarzom z innego poradnika, które otworzyły mi oczy na możliwość użycia jednej z broni. Pokażę wam więc, jak być mobilną artylerią i jak stawać się niewzruszoną twierdzą na życzenie. Tak więc osłona w górę, działa w dłoń i do dzieła. Naszą umiejętnością klasową jest żelazna aureola. Na kilka sekund możemy zmaterializować przed sobą pole siłowe, które broni nas przed atakami dystansowymi i tylko dystansowymi. Podczas gdy jest aktywna, dodatkowo zmniejsza też obrażenia dystansowe przeciw członkom drużyny o 10% w promieniu 50 metrów. Sama umiejętność nie jest game changerem, jak u kilku innych klas, nie odwraca losów jednej potyczki, ale raczej ma wpływ na dłuższym dystansie, gdzie w rezultacie jej działania podczas całej misji zapobiegniemy dość dużej ilości obrażeń i zaoszczędzimy leczenia. Nie wpływa też zbytnio na nasz playstyle, oprócz ułatwiania przeżycia w sytuacjach, gdzie nie chcemy bądź nie możemy unikać, bo strzelanie jest ważniejsze. Do wyboru jako broń poboczną mamy pistolet boltowy i plazmowy. Osobiście zawsze preferuję plazmowy, bo choć oba mają swoje zastosowania, to plazma wydaje się mieć ich więcej i do tego możliwość w miarę szybkiej eliminacji majoris i pomniejszych grup przeciwników. W profitach w większości trzymamy się dolnego rzędu. Dwa pierwsze profity służą tylko przejściu dalej. Szybkie chłodzenie sprawia, że bronie chłodzą się o 15% szybciej, a szał sprawia, że po szybkiej eliminacji 10 wrogów dostajemy bonus 25% do obrażeń na 5 sekund. Dalej, przeładowany strzał zwiększa obrażenia od naładowanych strzałów o 10%, a w większości strzelamy tylko naładowanymi strzałami. Wielka moc dodaje 10% obrażeń przeciw Terminus i tak jak nie mamy zamiaru używać pistoletu przeciw bossom, tak musimy wziąć ten bonus, by przejść dalej. W piątej i szóstej kolumnie dostajemy combo poważnie wzmacniające broń. Zbieranie plazmy zwiększa zapas energii broni plazmowej o 20%, a w połączeniu z wydajnym ładowaniem, które zmniejsza ilość zużywanej energii dla każdego strzału o 2 punkty, znacznie ułatwia zarządzanie amunicją. Przy okazji łapiemy z góry wieczną prędkość, przyspieszającą ładowanie strzałów o 20%. Na końcu dostajemy jeszcze odwet dla 25% zwiększonych obrażeń po idealnym uniku. W kwestii wariantów bierzemy te z większym zapasem amunicji, choć nie ma to dużego znaczenia, bo pistoletu będziemy używać sporadycznie, tylko gdy przegrzeje nam się broń główna, bądź chcemy dobić pojedynczy, odległy cel. Wybór broni głównej zadecyduje o naszym stylu gry. Niestety, a może na szczęście, Melta w przypadku ciężkiego zostaje w tyle za innymi opcjami. Ma praktycznie najmniej amunicji, najmniejszy zasięg i najmniej funkcjonalności, a obrażenia wcale nie są wybitne. W związku z tym musimy wybrać między pozostałymi, z których jedna zrobi nas mobilne działo artyleryjne, a druga członka zakonu Boba Rossa. Ciężki spalacz plazmowy to właśnie artyleria, o której mówiłem. Używanie tej broni wymaga nieco wprawy, bo pociski lecą po łuku i uderzają w ziemię, a ograniczona ilość amunicji sprawia, że pudłowanie boli jeszcze bardziej. Kule plazmy wybuchają przy zetknięciu z celem lub ziemią i dzięki temu w pełni naładowane strzały są w stanie jednym uderzeniem wyczyścić obszar z minoris i wprowadzić wszystkie majoris na tym obszarze w stan egzekucji. W rezultacie podczas potyczek często oddamy jeden bądź dwa naładowane strzały i jak po mininukach z Fallouta na ostrzeliwanym terenie nie zostanie żaden szkodnik. By uzyskać ten efekt, potrzebne nam są jednak odpowiednie profity. Tu w całości postanowiłem trzymać się górnego rzędu. Zaczynamy od wspólnego chłodzenia, które zmniejsza generację ciepła o 10%. I przechodzimy do szybkiego chłodzenia, które będziemy aktywować przy każdej możliwej okazji, a które co 30 sekund sprawia, że bronie nam się nie nagrzewają. Jednym z większych problemów spalacza jest prędkość ładowania strzałów. Kolejne profity nam z tym pomogą. Dwie instancje ciężkiej prędkości sprawiają, że podczas używania ciężkiej postawy, czyli celowania, zyskujemy w sumie 20% szybkości ładowania, a kolejny profit, niezłomna prędkość, dodaje nam kolejne 25% szybkości, jeżeli nasz poziom zdrowia spadnie poniżej 30%. Dalej bierzemy dwa profity przeładowanego strzału dla łącznych 20% większych obrażeń od naładowanych strzałów i przechodzimy do ostatniej rzadkości, gdzie zyskujemy odwet dający nam bonus 25% do zadawanych obrażeń na 5 sekund po idealnym uniku. Kolejnie naładowane chłodzenie zmniejszające generowane ciepło od naładowanych strzałów o 10% i finalnie od
odporność postawa ciężka, która pozwoli nam strzelać w postawie bez bycia wytrącanym przez ataki. Przy wyborze wariantów może kusić nas zwiększony zapas amunicji, ale osobiście najpierw polecam wypróbować uwolnienie Ofelian, które daje nam większą szybkostrzelność, bo z doświadczenia wiem, że większość porażek następowała wskutek zbyt wolnego ładowania strzałów. Drugą opcją broni głównej jest ciężki bolter, który przez swój rozrzut większość gry daje wrażenie, jakbyśmy rzucali w przeciwników garściami kamieni. Dzięki odpowiednim profitom zmienia się jednak w bardzo precyzyjny pędzel, którym będziemy malować podłogi i ściany napotkanych budynków tym, co zostanie z naszej opozycji. Niby żartuję, ale ciężki bolter takie właśnie daje uczucie. Podobnie jak minigun, potrzebuje się chwilę rozpędzać. Przykładamy celownik do jednej strony chmary i powoli przesuwamy go, malując szeroką linię rozbryzgu, aż sięgniemy końca. Co jakiś czas, niczym tycając płótno, stawiamy kropki na D w miejscach, gdzie znajdowały się głowy Majorisów. By osiągnąć ten artystyczny efekt, w profitach zaczynamy w dolnym rzędzie, gdzie bierzemy wieczne chłodzenie dla zmniejszenia nagrzewania broni o 10% i plan awaryjny, zwiększając obrażenia wręcz o 10%, gdy mamy mniej niż 20% amunicji. Dwa pierwsze nie mają większego znaczenia, ale w trzeciej kolumnie zaczynamy już zyskiwać poważne bonusy. Na dole łapiemy łowcę głów, zwiększającego obrażenia od headshotów o 10% oraz wieczną penetrację, dzięki której strzały będą przebijać dodatkowego przeciwnika. W tej samej kolumnie przeskakujemy na górę dla zwiększonej pojemności, dającej 20% więcej amunicji oraz jednego z najważniejszych profitów dla działania tej broni, odporność postawa ciężka, która zapobiega wytrącaniu z równowagi, gdy strzelamy. Odporność na wytrącanie jest bardzo ważna w przypadku boltera, bo w przeciwieństwie do plazmy nie mamy możliwości ani czasu przemieszczać się pomiędzy strzałami. Chcemy zająć pozycję, rozpędzić broń i strzelać jak najdłużej, a każdy unik czy przemieszczenie zmusza nas do ponownego rozpędzania. W następnej rzadkości bierzemy górną opcję odnowienie niezłomność. Nie mamy zamiaru spadać poniżej 30% życia, ale jak już się to zdarzy, to odzyskamy 25% całego zapasu amunicji. Bierzemy dwie instancje ciężkiej mocy, dające w sumie 30% więcej obrażeń w ciężkiej postawie oraz dwie instancje ciężkiej precyzji, łącznie zmniejszającej rozrzut o 20%. Precyzja jest najważniejszym bonusem zaraz po odporności na odepchnięcia, bo to właśnie dzięki niej granie bolterem zamienia się z czegoś, co przypomina pryskanie farbą we wrogów, na precyzyjne domalowywanie uśmiechów na ich głowach. W kwestii wariantów mamy dowolność, choć osobiście polecam alfę dla zwiększonej celności, kombującej się z profitami precyzji. Profity klasy dla ciężkiego mają trochę dowolności, ale w większości najlepsze wybory pozostają takie same, niezależnie od tego, jaką broń główną wybraliśmy. W pierwszej kolumnie odnowienie jest jedyną sensowną opcją. Po szybkiej eliminacji 10 przeciwników, co jest pestką w przypadku obu broni głównych, odzyskujemy jeden pasek pancerza raz na 15 sekund. Pozwala nam to śmielej zajmować pozycję, nawet jeśli nie jest w pełni bezpieczna, bo tak długo jak trafiamy, odnawiamy pancerz. W drugiej kolumnie mamy dwie opcje. Ofensywnie możemy wybrać wzmocnienie termiczne, które zwiększa nasze obrażenia o 15%, gdy nasza broń jest przegrzana w 50%. Ogólnie jednak obrażeń nam nie brakuje, a opcja defensywna może sprawdzać się lepiej. Punkt strategiczny zmienia nas w fortece. Odbiera nam możliwość poruszania się w ciężkiej postawie, co oznacza, że musimy bardziej krytycznie wybierać pozycje, z których strzelamy, ale zwiększa odzyskiwanie spornego zdrowia o 15%. Efekt jest najbardziej widoczny przy użyciu ciężkiego boltera. W rezultacie możemy stać w obronnej pozycji niczym budynek i tak długo jak strzelamy, a nasze strzały trafiają cele, to odzyskujemy zdrowie w pełni, a nasz pasek życia udaje stroboskop. Trzecia kolumna nie ma wybitnych profitów, ale najlepszym jest prawdopodobnie wszechstronność, która zwiększa obrażenia od pistoletu o 20%, gdy zmieniamy broń. Bonus trwa do czasu przeładowania, a skoro pistoletu nigdy nie przeładowujemy, to w rezultacie premia trwa w nieskończoność. Przydaje się, gdy przez nieuwagę przegrzejemy broń lub chcemy oszczędzać amunicję. W profitach zespołowych obchodzi nas tylko jedna opcja, bo podobnie do snajpera jesteśmy żarłokami w kwestii amunicji. Dodatkowe zasoby zwiększa zapasy nasze i naszych kompanów o 25%. W piątej kolumnie mamy dwie opcje defensywne. Niezniszczalna wola sprawia, że po dezaktywacji naszej tarczy otrzymujemy 20% mniej obrażeń zdrowia przez 5 sekund. Jeżeli jednak chcemy być pomocni drużynie, to możemy wziąć trzeci profit – opiekę Imperatora. Przy tej opcji musimy jednak świadomie aktywować jej efekt. Zwraca ona jeden pasek pancerza wszystkim członkom grupy, gdy wyczerpiemy całą energię umiejętności klasowej. Często jednak z nawyku będziemy ją wyłączać, gdy nie jesteśmy bezpośrednio ostrzeliwani. Musimy więc celowo pozostawić ją włączoną, bo energia się skończyła i aktywował się bonus. Szósta kolumna jest dość dowolna. Każda z opcji wydłuża w jakiś sposób działanie aureoli, choć najlepszą synergię z poprzednim profitem ma zdecydowanie zatwardziały bastion. Zwiększa on bezpośrednio wytrzymałość tarczy, co oznacza, że możemy dłużej wytrzymać nasilony ostrzał przeciwników, ale nie wydłuża działania ogólnego.
W siódmej kolumnie najlepiej z poprzednimi profitami współgrać będzie pokaz siły, który sprawia, że gdy nasza umiejętność klasowa się odnawia, to zyskujemy premię 15% do obrażeń, co zachęca do jej używania i aktywowania poprzednich bonusów. W ostatniej kolumnie profitów trzecia opcja góruje na najwyższych poziomach trudności przez swoją synergię z wieloma klasami. Pole konwersji przyspiesza odnawianie umiejętności drużyny o masywne 50% w promieniu 100 metrów, gdy aureola jest aktywna. Łącząc ten profit z bonusami odnowy umiejętności innych klas, jak te od egzekucji czy strzałów w głowę, pozwolą wszystkim w drużynie używać ich akcji specjalnych o wiele częściej. No dobra, perki, buildy, ale z czym się to je i jak to wygląda w praktyce? Niezależnie od wyboru broni, bardzo dobrze będziemy radzić sobie zarówno z hordami minorysów, jak i większymi przeciwnikami, tak długo jak nie damy się zajść od tyłu. Nie mamy opcji do walki wręcz, więc jedyne co możemy robić to odpychanie i tupnięcia, które nie są zbyt skuteczne. Dlatego najważniejszą decyzją podczas gry będzie pozycjonowanie. Gdy zbliża się starcie, powinniśmy jak najszybciej znaleźć miejsce, gdzie będziemy mogli ustawić się tak, by spokojnie ostrzeliwać cele z daleka i średniego dystansu, a jednocześnie nie sprawiać, by towarzysze zasłaniali nam linię strzału. Zależnie od tego, z kim gramy, możemy też pomagać, używając aureoli. W związku z wybranymi profitami nie powinniśmy bać się jej używać, nawet jeżeli włączymy ją tylko na chwilę. Zyskamy dzięki temu bonusy do obrażeń i przyspieszymy regenerację umiejętności towarzyszy. Czasami, jeżeli jesteśmy dość blisko graczy walczących wręcz i widzimy dużą grupę strzelających do nas przeciwników, to możemy postarać się wesprzeć naszą drużynę, pozycjonując się blisko z aktywowaną tarczą. Jeżeli gramy z ciężkim bolterem, to musimy być jeszcze ostrożniejsi z pozycjonowaniem. Idealnie byłoby zająć miejsce na początku walki, z którego będziemy nieprzerwanie strzelać aż do jej zakończenia. Gdy zbliża się do nas horda, rozpędzamy broń i powoli kreślimy linię, by wyeliminować jak najwięcej małych wrogów, po czym dzięki profitom precyzji wysyłamy serię w głowę pozostałych majorisów. W ciężkich sytuacjach nie możemy też panikować, bo tak długo jak strzelamy i trafiamy wrogów, będziemy odzyskiwać życie. Więc jeżeli zostaniemy zepchnięci w kąt i przeciwnicy nas otoczą, to strzelamy ile wlezie, czuwając tylko, by nie przegrzać broni. Z palaczem plazmowym sytuacja wygląda nieco inaczej, bo jeżeli tylko naładujemy pocisk, to jednym wybuchem wyczyścimy obszar i wprowadzimy wszystkich większych przeciwników w stan egzekucji. Jeżeli chcemy przerzedzić hordę, to lepiej jest strzelać w ziemię, bo uzyskujemy większy promień wybuchu. Z kolei jeżeli zostały nam tylko Majoris lub Extremis, to idealnie byłoby trafiać je w górną część ciała. Jak już wcześniej wspomniałem, współpracujemy całkiem nieźle ze wszystkimi klasami. Wszyscy walczący wręcz utrzymują przeciwników w miejscu, umożliwiając nam ostrzał. A naprawdę dobrzy gracze będą czuwać nad naszym bezpieczeństwem i pozamiatają minorisy próbujące nas sflankować. W połączeniu z auspeksem taktycznego dosłownie usuwamy paski życia bossów, a snajperzy będą stać za nami, korzystając z tarczy i eliminując większych przeciwników, zostawiając nam wszystkich mniejszych. Ciężki zdecydowanie zaczął jako moja najmniej ulubiona klasa, ale po pewnym czasie i rozgryzieniu stylu gry polubiłem pętlę zajmowania pozycji i malowania mapy Zenosami. Jest jedną z klas, gdzie bardzo dobrze odczuwa się wyrządzane obrażenia i ciężar używanej broni. By osiągnąć możliwość udawania Arnolda Schwarzeneggera z miniganem, wymaga jednak dużo skupienia i pomyślunku. Jeżeli macie jakieś inne porady albo pomysły na ciężkiego, które umknęły mojej uwadze, to śmiało komentujcie. Jeśli pomogłem wam w jakiś sposób, zachęcam do suba i zostawienia w komentarzach nawet emotki, bo engagement ratatata. Sprawdźcie też inne poradniki, jeżeli gracie innymi klasami. Odwaga i honor, bracia! Jeżeli wam się podobało, to na dole jest przycisk subskrypcji i dzwonek, a mnie znajdziecie prawie codziennie wieczorem na Twitchu. Trzymajcie się ciepło, ciasno i bezpiecznie i zobaczymy się następnym razem.